in medio. Dobra. Słuchajcie, to tak, na początek klasyczne parę słów po sobie, więc zaczynałem w 88 od Timexa, który jest takim tam kurczynami w strumie, kurczynami, przyplewszymi podobno. Rozbudowaną wersją strumie. Tak. No, potem gdzieś tam przygoda bardzo krótka z RKF-em i od tego czasu mam nadzieję się z nim nie dotykać, o ile to możliwe. Przez Slacka, Debiana i różne tam inne. Potem w 2000 startowałem z lokalną osiedlówką, która się tam rozbujała do 300 osób, jakieś tam KTB, różne inne czary z ruchem na serwerach. W międzyczasie zacząłem pracować również trochę przy projektach pop-upowych jako w zasadzie można by teraz powiedzieć DevOps. Później ciut więcej jako team leader i project manager. Aktualnie od nieco ponad roku pracuję dla Shipsystem Polska, takiej skandynawskiej firmy, głównie z branży mediowej. No i z dwóch ostatnich projektów, to taki dla Belgów była strona z ogłoszeniami o nieruchomościach, taki długociągnący się projekt i teraz NWT. I o tym projekcie NWT mały background, bo on będzie służył za takie lekkie case study do Dockera i Kubernetes. Więc w roku 2014 NWT zrobiło taki numer, że sprzedało spółkę córkę, która utrzymywała im serwerownię i infrastrukturę webową. No i musieli się spiąć i wyprowadzić z tej serwerowni. Do połowy mniej więcej, do planu taki, żeby do sierpnia 2015. I w związku z tym uderzyli do Shipsteadów, oni stwierdzili, że zrobimy zespół w Gdańsku, który będzie wam to migrował, potem utrzymywał, rozwijał i tak dalej. To jest nieduży pięcioosobowy zespół, w którym ja jestem jedynym DevOpsem. W ogóle nie lubię tego słowa strasznie, ale w zasadzie utarło się w tej chwili już, że tak się określa administratorów, którzy dotykają chmury. No i postanowiliśmy sobie, że chcemy, ponieważ Szwedzi mieli bardzo luźne do tego podejście i pozwolili nam w zasadzie robić cokolwiek uważamy za słuszne, postanowiliśmy wykorzystać do tego relatywnie świeżą technologię, jaką jest Docker. Teraz tak, trochę gimnastyki konferencyjnej, ręka do góry, kto się orientuje, czym jest Docker. Była prezentacja. To nie jest to szlany. Dobra. Kto się z Dockerem, że tak powiem, z pierwszej ręki masa o coś z nim robił? A kto używa Dockera na produkcji? No więc my Dockera na produkcji mamy. Parę słów o tym, jak to zdeployowaliśmy najpierw, bo Kubernetes nie jest czymś, w co poszliśmy od razu. Na dzień dobry zdecydowaliśmy się na CoreOS-a, który jest bardzo fajną dystrybucją. Znowu ręka do góry, kto wie, o czym mówię. O, jest już mocno mniej. Dobra, to parę słów wprowadzenia do CoreOS-a. Relatywnie świeża dystrybucja, skupiona na tym, że wszystko na nim ma chodzić w kontenerze. Tam nie ma opcji, żebyś miał, nie wiem, Ruby, Pythona, cokolwiek. Nie ma. Tego po prostu w dystrybucji nie ma. Nie ma pakietów, nie ma menadżera pakietów. Jedyne, co się dzieje, to jest system bazowy. Jasne, można sobie tam na przykład dotknąć działającego z tym systemem Pythona. Polski akcent. Polski akcent. Nie tylko polski. Ale... Tym niemniej, co jest bardzo fajne w tej dystrybucji, to jest model, w jakim wychodzą aktualizacje. Ona się w zasadzie, jeżeli jest zdeployowana produkcyjnie i ktoś nie jedzie po bandzie, tak jak ja to robiłem na początku i nie korzysta z kanału Alfa, to wypada ustawić CoreOS-a w taki sposób, żeby on się aktualizował automatycznie i restartował automatycznie. Ponieważ działamy w chmurze, więc założenie jest takie, że w wypadku, kiedy system się zaktualizuje i zrestartuje, on ma pełne prawo to zrobić, to nie ma prawa zaburzyć działania usługi. Ponieważ jedną z głównych części i CoreOS-a, i Kubernetes jest etcd, które jest rozproszoną, silnie spójną bazą key value, to działa to tak, że on sobie pobiera log z tej bazy, wie, że jest jedynym nodem, który ma prawo się w tym momencie zrestartować, restartuje się, wszystko wraca do normy, restartuje się gdzieś tam następnie. Ogromny plus tego jest taki, że to jest w zasadzie hands-free, jeśli chodzi o obsługę. Instalujesz i wiesz, że jest zawsze aktualne.
Tyle. Żadnych czarów tam nie ma, żadnego softu, którym trzeba zarządzać tam nie ma, tam są tylko dockery. No i tymi dockerami trzeba zarządzać, to jest prawda. Częścią CoreOS-a jest bardzo fajny drobiazg. Zresztą może przejdę do tego, bo tutaj o tym mówię. Jest bardzo fajny drobiazg pod tytułem Fleet. No i Fleet to jest... Słyszałeś o czymś takim jak LauncherOS? Słyszałem. To jest jeszcze bardziej opozycyjne, bo tam... Oni tam mają ten, zresztą Docker idzie w tym samym kierunku, tylko z Rocketem, że oni mają tam podwójnego Dockera, pierwszy jest Docker systemowy, na tym jest Docker jakby user lądowy, można powiedzieć. Wszystko się krzyżuje i miksuje, tak jak mówisz Blink, no to mam przecież Swarm na pewno. Do Swarma odniosę się kawałek dalej, bo ja się ze Swarmem trochę nie lubię. Uważam, że jest prymitywny. Odnosząc się do wcześniejszej gate'owej prezentacji, Fleet jest generalnie formą nakładki na systemd, żeby było jasne. To jest takie systemd w klastrze. Nie boimy się tego słowa. Co Fleet robi? Fleet zarządza unitami systemd na poziomie klastra. Czyli on, nie wiem, można mu powiedzieć, odpal mi w całym klastrze na wszystkich nodach taki serwis. Albo podmontuj mi w całym klastrze na wszystkich nodach taką jednostkę. Taki mount point, nie wiem, takiego NFS-a. Można mu powiedzieć, że odpal serwis X na dwóch nodach w klastrze, nie obchodzi mnie na jaki. Można mu powiedzieć, odpal mi tą usługę na wszystkich nodach, które są otagowane w jakiś sposób. I tego my używamy bardzo intensywnie, bo mamy sobie potirowaną aplikację, która siedzi w jednym CoreOS-owym klastrze, ale mamy grupy autoskalowane w AWS-ie, które odpowiadają za konkretny rodzaj usług. Jest na przykład grupa webowa, na której siedzą wszystkie frontendy i ona ma powiedziane, że na niej mają się odpalać wszystkie unity związane z obsługą frontendów. No jak tam się wyskaluje kolejny node, dopnie się do klastra CoreOS-owego, to ona automatycznie pobiera informację, aha, mam odpalić to, to, to i to, i to wstaje. Cała ta architektura nie byłaby pełna bez serwis autodiscovery, które jest no, nieco kłopotliwe, bo trzeba, szczególnie przy tym zupełnie klasycznym modelu dockerowym, gdzieś te usługi zgłaszać. Jeżeli odpalamy dockera w takiej sytuacji, kiedy jest on skonfigurowany w sposób klasyczny i nie wiemy dokładnie, co na każdym nodzie będzie chodzić, to zawsze mamy ryzyko na przykład kolizji na port, tak? Bo będziemy chcieli sobie odpalić dwa kontenery z Nginx-em na porcie 80. No, Seneda, tak? Więc w Dockerze jest flaga duże P, która te porty wystawia na losowych portach. No ale to z kolei prowadzi do tego zagadnienia, że no tak, to stoi gdzieś na którymś porcie, tylko na którym. To, jak my to rozwiązaliśmy na dzień dobry, to jest... jest brzydkie w ogóle. I to, o czym teraz powiem, to jest generalnie pewien antypattern, z którym można się powoli żegnać, ale nadal czasami się przydaje, a mianowicie grube kontenery. Czyli sytuacja, kiedy w kontenerze dockerowym uruchamiacie supervisora, który odpala N procesów. Na przykład odpala Nginx-a, PHP, FPM-a i usługę do rejestrowania się w etcd, która mówi tu jestem. Jak zmigujesz część, skoro masz supervisor, tak to co? Między kontenerem a kontenerem też migrował później? To co zamiata to spodem? Nie jestem pewien, do czego się odnosisz. No właśnie, nie pakuje tam bazy danych, więc on jest nadal bezstanowy generalnie. Nie, no okej, okay, no ale masz powiedzmy jakbyś dwa kontenery, każdy z jednej instancji usługi, tak? Aha. Przeniesienie z jednego hosta na drugi tego całego kontenerka, cała. Znaczy ja nie robię czegoś takiego jak przenoszenie kontenerów, ja upijam i startuję gdzieś inny, tak? Bo przenoszenie kontenerów to wymaga już właśnie wspomnianych patentów typu Clue. Przenoszenie kontenerów to fajne, że przykład, no, masz póki co dwie fajne, potem skalujesz się do zastrzeżeń, chcesz część robić na tą trzecią. Ale czy jesteś pewien, że mówisz o przeniesieniu kontenera, całego wchodzącego kontenera, na przykład z zaalokowaną jego pamięcią, z tym, co jest w nim uruchomione, czy o wystartowaniu nowego kontenera i przepięciu na niego części usług, bo to są dwie różne sprawy. A, w zasadzie... Miałem się zmigowanie go po prostu, tak jak z ich, tak?
a nie wystartowanie nowego ze skryowania. Skryowanie nowego ze skryowania. No to, żeby go przenieść, musisz mieć kryjówkę, musisz mieć coś, co ci na przykład przeniesie go z pamięci. No i bez drugim kontenerem tak musisz tam? No to, to co jest w kontenerze, to jest przezroczyste. Biorę jest. Tutaj kłopotu żadnego w tym kontekście nie ma. Natomiast jest problem ze skalowalnością komponentów jak najbardziej, tak? Bo jeżeli mam taką architekturę komponentu, to już nie wyskaluję sobie w środku samego Nginxa, tak? I to jest przykre. Ale nie stanowi dla mnie akurat problemu w moim case'ie, bo u mnie największy kłopot to jest to, że mamy koszmarny monolit Java'owy to zapakowany. Więc tam jest jeszcze bardzo mało mikroserwisów, które się dopiero rozwijają wokół tego i wypychamy. Ale wracając do meritum. No właśnie, to wykrywanie usług, które jest mocno handmade w tej chwili, korzysta z EPCD. Są patenty typu konsul, też bardzo fajna rzecz, ale tam na przykład jest kwestia wykrywania, i to mnie przenosi do tego tematu, wykrywania usług po DNS-ie. Nie wiem, czy zdarzyło wam się konfigurować dynamiczne endpointy jakichś usług, używając do tego DNS-a. Ma to niby na pierwszy rzut oka jest bardzo fajne, bo można sobie odpytać DNS-a, dostać ileś rekordów A, czy tam rekordów SRV i na podstawie tego na przykład podpiąć w Nginxie endpointy. Tylko że, no właśnie, cache'owanie DNS-ów jest na dzień dobry kłopotliwe. Wiele oprogramowania resolwuje na przykład konfigurację na dzień dobry i potem tego nie aktualizuje. Nawet wspomniany Nginx tak robi, jeżeli mu się explicitnie wskaże flagą, że ma co chwilę re-resolwować daną usługę. Więc jest to trochę niemiłe. Drugi duży problem, ponieważ ja tam trochę zaszyłem właśnie własnej roboty, to teraz tak, jak ja miałbym komuś przekazać utrzymanie tego, to no, wszyscy wiecie, jak lubimy robić dokumentację. Nie? Nasze ulubione zajęcie pisać, jak to zrobiliśmy. No i jest to duży kłopot. Grube kontenery, no tak jak mówię, generalnie jest to antypattern, bo między innymi powoduje, że nie mogę w tym wariancie używać oficjalnych kontenerów z usługami. Tak? Nie mogę sobie wziąć oficjalnego Nginxa, bo on nie ma mojej usługi rejestrującej się. Albo nie ma mojego konut, które automatycznie go w środku rekonfiguruje. Rekonfiguruje mu haproxy, żeby przepinać na odpowiednie endpointy w środku. No i gdzieś tam to wszystko ładnie działa. My tego używamy z rolling release'ami. Wszystko dało się ładnie oskryptować, podpinać do Jenkinsa. Jest git. No ale tak jak mówię, na razie ja to ogarniam sam. Ja jestem na permanentnym on-callu i jak miałby ktoś to ode mnie przejąć, to byłby kłopot. Znaczy dobrze zarabiasz coś. Czyli wierzę, że ci nie zwolnią. Ale nie mam też urlopu. Czyli cię nie zwolnią. Nie, nie zwolnią. No to się nie martwię zupełnie. Ale są inne wartości. No i teraz parę słów o Kubernetes, bo jakby mierząc się z moją własną infrastrukturą, znając Kubernetes nieco wcześniej i podejmując decyzję o nieużywaniu Kubernetes wcześniej, tylko o implementowaniu tego w oparciu o Coresa i Flita, gdzieś tam go cały czas śledziłem. Kubernetes w zasadzie wyszedł od Google'a, który ma tam swojego Borga i który z kontenerami mierzy się od długiego czasu w swojej infrastrukturze. No i trochę był sprowokowany pojawieniem się Dockera, nie ukrywajmy. Ale co jest ważne, jest de facto agnostyczny pod kątem runtime kontenerów i docelowo bez problemu w tej chwili wspiera Rocketa, który też jest bardzo fajną alternatywą dla Dockera, choć sam go jeszcze na produkcji nie jestem gotów użyć. No i wersja 1.0 wyszła stosunkowo niedawno. Rozwija się bardzo intensywnie, bo wersja 1.1 wyszła zaledwie parę miesięcy później. A wersja 1.2 za parę tygodni powinna ujrzeć światło dzienne. I parę kluczowych konceptów, jakie są w Kubernetes, które trzeba znać, żeby zrozumieć, po co w ogóle tego używać. Tak? Bo dockery, one sobie fajnie chodzą, można je mieć na środowisku deweloperskim, ale na produkcji trzeba albo zrobić swojego takiego mikropasa,
Ja w ogóle nie wiem, jak to jest u Was, ale wśród deweloperów krąży taki dowcip, że każdy deweloper ma moment w życiu, w którym myśli o napisaniu własnego frameworka. No to ja mam wrażenie, że dotarliśmy do takiego momentu, kiedy każdy solidny ops, który dotyka w miarę nowych technologii, ma taki moment w życiu, kiedy myśli o napisaniu własnego pasa. Własnej platformy as a service, napisaniu wszystkiego, żeby było fajnie. No i to wszystkie te problemy, o których mówiłem wcześniej, rodzi, bo spróbuj to potem komuś przekazać, a poza tym, no, jak ja jeden mam być lepszy od paru set ludzi, którzy to piszą miesiącami. No i po co się to pakowało? Chcesz o tym porozmawiać? To możemy potem jakąś, wiesz, kozetkę. Wracając do Kubernetesu, tam jest kilka takich korowych konceptów, które trzeba rozumieć, żeby skumać w ogóle, jak on działa. Po pierwsze, każdy obiekt, który się pojawia w Kubernetes, może mieć dwa rodzaje atrybutów, czyli labele i anotacje. Labele służą w jednym konkretnym celu. Służą do tego, żeby maczować je selektorami. Czyli kiedy chcemy coś zrobić w Kubernetes na jakimś zestawie obiektów, no to używamy labeli, żeby ten zestaw wybrać. No to tak jak select z URL, nie? Annotation z kolei ma takie znaczenie bardziej opisowo-konfiguracyjne. Tam można zawrzeć w zasadzie jakieś tam dowolne informacje, nie wiem, jak coś ma się gdzieś potem zachować w zależności od tego, jak to jest przypisane, ale to są już w większości poza systemowymi kubernetesowymi rzeczami anotacje, które gdzieś tam się interpretuje na zewnątrz w jakiś sposób. Oprócz tego, ponieważ to jest klaster de facto, no to są nody, tak? Fizyczne czy tam wirtualne maszyny z jakimś Linuxem, który ma Dockera czy Rocketa, na którym chodzi Kubelet, czyli ten agent nodowy. Oprócz tego są pody i to jest w ogóle dla mnie istota Kubernetes, taki creme de la creme, jeśli chodzi o Kubernetes. To jest rodzaj agregacji kontenerów w jednostki, które tworzą z nich taki spójny obiekt, powiązany, co jest bardzo ważne, w systemie, w tym samym namespace'ie. W szczególności w namespace'ie sieciowym, w Rockecie również w namespace'ie procesowym. Bo tam jest to zaimplementowane w ten sposób, że kilka kontenerów, które chodzą ze sobą w podzie, współdzieli przestrzeń procesów, czyli kiedy zrobię PS-a z wewnątrz kontenera A, widzę procesy z kontenera B, ale nie widzę procesów spoza poda. W ogóle jest tak, że rootem jakby poda jest wystartowany domyślnie kontener, który robi nic. To jest kontener, który startuje i pauzuje i służy do tego, żeby dopinać się do jego namespace'ów z kolejnymi kontenerami w tym podzie. Jest to o tyle fajne, że w szczególności namespace sieciowy wspólny oznacza, że jeżeli zetnę sobie oficjalny kontener Nginxa z oficjalnym PHP-owym FPM-owym kontenerem razem w podzie, to ten Nginx PHP będzie widział na lokalhoście. Nie muszę robić w ramach poda żadnego serwisa autodiscovery, bo wiem, że FPM chodzi na porcie 8000, wiem, że Nginx chodzi na porcie 80, tak? Jakąkolwiek komunikację realizuję w ramach lokalhosta, pomimo że używam całkowicie oficjalnych kontenerów. Oprócz tego pod może mieć definicję limitów zasobów. Dotyczy to pamięci i procesora. Klasycznie de facto hard i soft limit, tak? Może mieć zdefiniowane podpinanie wolumów dyskowych. Co jest ważne, wolumy są współdzielone wewnątrz poda. To znaczy, do każdego z kontenerów w podzie mogę podpiąć volume i on będzie współdzielony, jeżeli podepnę ten sam. Co oznacza z kolei, że fragmenty file systemu mogę mieć uwspólnione między chodzącymi kontenerami Dockera. Wybrane fragmenty. A to ZIO? Może ograniczać, czy nie? Jeśli mnie pamięć nie myli, w wersji 1.1 jeszcze nie. Chyba w 1.2 albo w 1.3 ma się pojawić. Dalej. Usługa. Mówiłem już o labelach.
I teraz tak, mamy ileś sobie na przykład wystartowanych kodów z tym przysłowiowym nginxem i chcemy je gdzieś wystawić i mieć do nich dostęp jako do cluster, tak? Czyli chcemy mieć jeden endpoint, który uderzamy na określony port, no i on tam gdzieś, jak w load balancerze, puknie w któryś endpoint. W usłudze jest to realizowane za pomocą labeli, czyli definiuje się usługę, pokazuje się jej, jak ma sobie wybrać endpointy, z którymi, do których ma prowadzić. Ona potem na nodach konkretnych jest już konfigurowana za pomocą czegoś, co się nazywa Kudo Proxy i w zasadzie ustawia reguły IP tables. Tam jest cały load balancing do serwisów jest robiony na poziomie IP tables. Bardzo zresztą zabawnie, bo na zasadzie prawdopodobieństwa trafienia w reguły. No i RC, czyli Replication Controller, to jest taki byt nieco nadrzędny nad podem, w którym podajemy template poda i mówimy mu, no weź wystartuj mi trzy takie klastrze. W zasadzie do tego on służy, żeby kontrolować, że w klastrze zawsze chodzą trzy nody, znaczy trzy instancje danego poda, czy cztery, czy że chcę go sobie podnieść albo zmniejszyć. Widać? Dobra, to tak wygląda definicja Replication Controllera. Ona się składa z podstawowych metadanych o Replication Controllerze. Między innymi z jego nazwy, z namespace'a, w którym jest założony. W tym wypadku jest to systemowy Replication Controller, który startuje DNS-a, który obsługuje Kubernetes. Następnie jest specyfikacja kontrolera, czyli w szczególności informacja o tym, ile ma wystartować replik poda i jak ma je znaleźć w klastrze chodzące, czyli po jakich labelach szukać. I następnie template poda, to zaraz będzie się ciągnęło dalej, który zawiera metadane znowu, czyli te labele, które mają mieć wystartowane pody i specyfikacje konkretnego poda już na poziomie tego, że ma mieć kontenery takie. I tu mamy kontener, konkretnie etcd. To jest specyficzny kontener, bo on dostarcza DNS-a dla całego klastra wewnętrznego i w nim można resolwować konkretne pody czy konkretne serwisy. Żeby to robić, potrzebny mu jest lokalny mały etcd, który będzie do SkyDNS-a służył do konfigurowania SkyDNS-a w środku. No i ten mały etcd jest limitowany zasobami. I to jest tak. To jest de facto soft limit. Czyli on mówi, że w ogóle, żebyś mnie odpalił, to musisz mi dać 50 mega RAMu i 100 mili CPU. Czyli to jakby promile, nie? On sobie rezerwuje, że tyle procesora musi mieć dostępne. Jednego kora. No i są twarde limity, które mówią, że więcej niż tyle to nie kupi. Co efektywnie będzie oznaczało, że dostanie bot. Następnie jest command, który tu już przekazuje konkretnie do klasycznego wywołania dockera, tak do docker runa de facto, odpowiednie parametry zdefiniowane. I jest mount, który mówi, weź mi wolumen, który jest zdeklarowany pod nazwą etcd storage i podetnij go w takiej ścieżce. A następnie mamy drugi kontener, czyli to jest drugi kontener w ramach tego samego poda, który sobie startuje z image'a kube.sky, to jest de facto translator, który pobiera sobie, łączuje API Kubernetes i wpycha to do etc. On ma znowu swoje limity, ma coś, co się nazywa liveness probe i coś, co się nazywa readiness probe. To generalnie są porty, na których on oczekuje opieki. Jeżeli tej opieki nie dostanie, to uzna, że pod dostał fioła i go ubije i zrestartuje. Znaczy, nie pod, a kontener w porcie, tak? Zrestartuje go, podniesie go ponownie. Readiness probe to jest z kolei probe, który w czasie startu kontenera nie zgłosi go jako gotowego, ale również nie uzna go jako sfailowany, dopóki nie dostanie okejki w tym miejscu lub dopóki nie minie ten delay. No i potem sam właściwy SkyDNS, który z tego wcześniej wystartowanego, znaczy wcześniej, równolegle wystartowanego kontenera etcd
pobiera sobie swoją konfigurację dynamicznie i wystawia DNS-a na portach 53 TCP i UDP. On to robi, żeby było jasne, nadal wewnętrznie do Kerbe. Tylko tu jest pewien haczyk. Kubernetes w konfiguracji swojej zakłada, że wszystkie pody, a w zasadzie wszystkie kontenery mogą gadać bezpośrednio po konkretnym adresie IP z wszystkimi innymi kontenerami w klastrze. To się realizuje albo na poziomie routingów, albo na poziomie sieci overlayowych. Generalnie to jest coś, co Kubernetes ma mieć. Czyli konfigurując go, często nie trzeba się o to martwić, bo to jest tam w automatycznych skryptach z jakimś panelem, albo w AWS-ie na przykład z definiowaniem dynamicznym routingów. Ale ważne jest to, że każdy inny pod wystartowany w tym klastrze będzie mógł do tego poda, na IP-ku tego poda, walnąć ten pod. Znany, dobrze znany, stały, niezmienny pod. Czyli nie mamy sytuacji takiej, jak jest w Dockerze, że on gdzieś go podniesie na czymś wysokim i nie wiemy w co. No i znowu, dam jakiś health check na niego. I na koniec sekcja definiująca dostępne w podzie volumy. Tutaj jest tylko ten jeden, czyli etcd storage. I on akurat wykorzystuje driver mpdir, co oznacza, że po prostu dostaje na dysku jakąś tam zupełnie losową ścieżkę, która jest stała, niezmienna i przetrwa restart wszystkich kontenerów w podzie, niezależnie co tam się stanie. No, restartując się, będą w tym folderze miały cały czas to samo. No i ostatnia informacja, którą jest potrzebna, to, że ma nie próbować się łączyć sam ze sobą, bo jest tym DNS-em akurat. Tutaj jest z kolei definicja usługi w klastrze. No to już jest znacząco prostsze, bo zawiera tylko podstawowe metadane już o usłudze. Zawiera selektor, który mówi, że ta usługa ma prowadzić do wszystkiego, co ma label case up kubedns. Wszystkie backendy, które mają taki label, będą przypięte do niego na endpointa. No i będą dwa zestawy endpointów, bo będzie słuchał na porcie 53 UDP, będzie słuchał na porcie 53 TCP i dla każdego z nich będzie miał zestaw endpointów wynikających z tego labela. Co jest ważne, akurat tu jest zdefiniowany ręcznie cluster IP. W normalnych usługach, których używamy, kiedy już DNS stoi, tego nie potrzebujemy. Ale w wypadku DNS-a musimy wiedzieć, na którym porcie ten DNS stoi, a że jest to usługa systemowa, to można sobie na to pozwolić. To oznacza, że każdy node w klastrze będzie miał skonfigurowane reguły IP tables, które będą natować ten adres, destination na ten, na adresy endpointów dla tej usługi. Tam jest robiony taki numer, że na przykład, jeżeli mamy trzy endpointy dla DNS-a na UDP-ie, to będą trzy reguły. Pierwsza będzie miała prawdopodobieństwo walnięcia 1/3, druga będzie miała prawdopodobieństwo walnięcia 1/2, a trzecia będzie miała prawdopodobieństwo walnięcia 100%. Co powoduje nam równe rozłożenie po 1/3 ruchu. Teraz tak. O nodzie już nieco wspomniałem, ale z czego składa się cały klaster? Cały klaster składa się po pierwsze z mastera bądź masterów. No bo jeżeli mówimy o setupie H, no to musimy mieć to jakoś zreplikowane. Od wersji 1.2 jest to znacząco prostsze. No i master de facto to są trzy elementy. To jest API server. To wszystko ma pod spodem bazę etcd, ale to jest jakby wymaganie znowu zewnętrzne.